Siemanko, z tej strony 19 Kruszyna 83. Moi drodzy, dzisiaj sobie otworzymy 5 saszetek z Ligi Amerykańskiej, jest to MLS. W saszetce, jak wiecie, jest 10 kart, także bez zbędnego gadania otwieramy i jedziemy. I cóż tutaj się nam trafia? Ed Quites, Defender, to jest Corrales, jakoś tam, a może nie będę mówił nazwisk, będę pokazywał karty. Grasz Dynama, LA Galaxy zawodnik, DC United. O, patrzcie, jeszcze ci autograf już z tego boksa. Haha, super trooper FC Dallas Lloyd. Zobaczcie, jakie fajne, fajnie się świeci. Jest to normalna karta, nie jest limitowana, także super. Kurde, nie wziąłem podstawek. Kolejna karta. O, co jest? Jest. No i tu jest kolejna karta. Colorado, zawodnik Colorado. I na koniec jest to nasza, moja powtórka. Gościa poznaję po tej czuprynie. No. Jedziemy z drugą saszetką. Zawodnik FC Dallas, Chicago Fire, kolejny gracz Chicago Fire, tu mamy, kto to jest? McDonald, Brandon McDonald. FC Dallas, o, co to jest? Jeff Park. FC Union, co to jest za karta? Jest jakaś stara, zupełnie inaczej wygląda. I co tu mamy? LA Galaxy, Franklin, wybaczcie, że nie mówię nazwisk, ale nie znam za bardzo tych zawodników Ligi Amerykańskiej. Także będziemy sobie oglądać same karty. Toronto, zawodnik Toronto, zawodnik LA Galaxy, Sanders FC, Rivalries, Chivas i LA Galaxy. Fajna karta. No. Trzecia saszetka, czwarta saszetka, przepraszam. I tutaj mamy tak, gracza Chicago Fire, jakiś ludy, masakra, Colorado, znowu Colorado, Whitecaps, jakoś tak, tutaj nie znam, Dynamo. New York Red Bull, Philadelphia Union,
I ostatnia saszetka na dzisiaj jest no przepraszam tutaj The Crew zawodnik Sporting. Kolejna jakaś starsza karta. Nie wiem co to jest, co to znaczy. I na koniec, o kurde. Dajcie też mam taką fajną czubrynę jakąś kolorową. To jest Jedlin. Brandre Jedlin. No, także otworzyliśmy 5 saszetek. Mamy takie, czekajcie, takie na ręce kart bazowych, z takich specjalnych kart trafiliśmy jakieś takie dwie starsze, stare karty, znaczy tak jakby robione na stare, Claudio Biller, Sporting KC, nie wiem co to są za karty, i Jeff Park, Union. I trafił nam się kolejny autograf, trzeci już z tego boksa, Lloyd, FC Dallas. No a na boksie pisze, że są tylko dwie karty z autografem, także dostaliśmy takiego, takiego nie wiem, gratisa może. Nie no, fajnie, fajnie. Zobaczcie jeszcze raz, super. Także co, ja wam dziękuję za oglądnięcie. No i co? Słyszymy się w następnym filmiku. Trzymajcie się, na razie, hej!